Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, jeśli Q wynosi 1 trzecia, a S4 wynosi 60. W zadaniu mamy policzyć pierwszy wyraz tego ciągu, czyli A1. Wykorzystamy wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli mamy A1 razy 1 minus Q do potęgi n tej przez 1 minus Q, gdzie A1 to jest właśnie ten pierwszy wyraz, którego szukamy, a Q to jest iloraz tego ciągu. Podstawmy nasze dane. Nasze n wynosi 4, czyli mamy S4, to jest A1 razy 1 minus Q, za n wstawiamy czwórkę, czyli do potęgi czwartej, przez 1 minus Q. Teraz podstawmy za S4 60 i za Q 1 trzecią, czyli dostaniemy. Zamiast S4 mamy 60. Tu mamy A1 razy 1 minus pod Q, wstawiamy 1 trzecią do potęgi czwartej. I mamy 1 minus 1 trzecia. Dostaliśmy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą A1, więc tą niewiadomą A1 trzeba wyliczyć. Na razie uporządkujmy to, co znajduje się po prawej stronie, czyli dostaniemy 60, to jest A1 razy 1 minus 1 do potęgi czwartej to jest 1 i 3 do potęgi czwartej to jest 81. Natomiast w mianowniku mamy 1 odjąć 1 trzecia, to nam daje 2 trzecie. Mamy 60, to jest A1 razy 1 odjąć 1/81, to jest 80/81 przez 2 trzecie. Proponuję, aby zamiast dzielić, pomnożyć przez odwrotność mianownika, czyli mamy 60, to jest A1 razy 80/81 razy 3/2. Teraz możemy już skracać, czyli tutaj dostaniemy 1 w liczniku 40, natomiast 83 skraca się przez 3, czyli tu dostajemy 1, tu zostaje nam 27. Mamy 60, to jest A1 razy 40/27. Teraz, aby policzyć A1, wystarczy tylko pozbyć się tego ułamka, czyli pomnóżmy obustronnie przez jego odwrotność, czyli mamy razy 27/40, co nam daje 60 razy 27/40, to będzie nasze A1. Teraz możemy skrócić, zaraz się skracają i jeszcze czwórkę i szóstkę na 2 skrócimy, czyli tu zostaje 3, tu zostaje 2, czyli nasze A1 wynosi 3 razy 27, to jest 81/2.